Częstochowie upadłem, w Częstochowie się potknąłem i też w Częstochowie powstanę. Ten obóz przygotowawczy jest spędzany w Warszawie. Wszystkie dni wyglądają bardzo podobnie. Zawsze po przebudzeniu gdzieś tam mam przed oczami 26 września. Skupiam się tylko na tym. Praktycznie odstawiam całe swoje życie na bok. Trenuję z trenerem Andrzejem Liczykiem. Jest coraz lepiej. Coraz częściej słyszę od Andrzeja, że robię coś dobrze. Ja sam też się dobrze czuję. Też widzę, że to, co przerabiamy na treningach, zaczyna wychodzić w sparingach i mam nadzieję przeniesie do ringu. Na gali TMX Boxing Night 13 zawalczę z Octagonem Gali. No jest to mocny rywal, mocny zawodnik, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że no nie boksowałem już jakiś czas. Podejrzewam, że będzie bitka. Łatwo jest wygrywać, łatwo jest odnosić zwycięstwa i świętować zwycięstwa, ale wydaje mi się, że taką prawdziwą wartość człowieka poznaje się wtedy, kiedy coś pójdzie nie po naszej myśli i noga się powinie i co robimy wtedy, nie? No jest to dla mnie na pewno duże wyzwanie i bardzo ważna walka. Trzymajcie za mnie kciuki, bawcie się dobrze, do zobaczenia po walce.